Witam serdecznie. Przedstawisz się? Tak, Andrzej Żuromski, Żurom, wydawca, raper i współorganizator tutaj kongresu i przy okazji organizator akcji Stop Pomówieniom, bo takie życie mnie do tego zmusiło. A co się stało? Co cię dotknęło ze strony państwa? Trafiłem na niewłaściwych, niekompetentnych urzędników, którzy bez żadnych sprawdzania wersji człowieka, który zmienia notorycznie zeznania, jest skruszonym przestępcą, kłamie, to po pierwsze. Po drugie, mówi nieprawdę i cały czas zmienia swoje wersje, więc nie jest całkowicie wiarygodny. Po trzecie, podczas tego, jak mnie skazał, poszedł na włamanie do hurtowni, został złapany, więc popełnił kolejne przestępstwo. No i nie ma żadnych dowodów. Facet nawet nie widział mnie, nie słyszał, nigdy nie dawałem mu pieniędzy, nigdy nie widział, żebym handlował narkotykami. On słyszał, że ja handluję narkotykami. Jest to pomówienie ze słuchu. W ogóle nie to, że samo pomówienie, to pomówienie ze słuchu. Czyli mogę tutaj na sali kongresowej teraz powiedzieć, że wszyscy handlują narkotykami, czy ciekawe, czy policja podjedzie i nas wszystkich zamknie. Ja taką mam sprawę i nie siedzę cicho jak mysz przed miotłą, tylko nagłaśniam to, bo jest takich spraw jest tysiące w Polsce, setki tysięcy. No właśnie, z czym ci ludzie przyjechali? Nie wiem, przyjechali chyba z własnym żalem, pretensjami, jednoczymy się w słusznej sprawie, tak jak tutaj kolega przyjechał, popiera nas, my popieramy jego akcję jak najbardziej, wzruszyłem się oglądając jego kawałek, słuchając tego utworu, bo jest to, bije to straszną prawdą i smutkiem i żalem i przez media, czasami media pomagają, czasami media szkodzą, tutaj akurat media w tym wypadku uważam nam pomagają, bo nagłaśniamy ten problem i trafiamy na dobrych ludzi, którzy nam życzliwością pomagają dziennikarską, pomagają nagłaśniać nasze krzywdy. Dzięki wielkie. Dziękuję.